Dobry wieczór wszystkim, witam Was po Pesti Lordeni. Jest teraz faktycznie wieczór, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga. Zobaczcie, taki zachód słońca za mną. Wyszedłem tak w ostatniej chwili, żeby nagrać ten dzisiejszy film, ten dzisiejszy odcinek. Powstała taka seria filmów, jakie pojawiają się co sobotę, jeśli chodzi o te vlogi tak zwane vlogtoberowe. I właśnie w tym dniu nagrywam wspólnie filmy razem z Kasią, z polską mamą w USA. Nagraliśmy kilka filmów, gdzie zaprosiłem Kasię do udziału właśnie w tym vlogu, w tych wszystkich vlogach, które się pojawiły. Kasia odpowiadała na różnego rodzaju pytania, odpowiadała, jak wygląda ją pewne rzeczy, jeśli chodzi o USA. I to były bardzo ciekawe odcinki, bardzo ciekawe filmy, do których Was odsyłam, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze zobaczyć. Dzisiaj ten film, który nagrywam, Kasia nie wie, że nagrywam ten film. Ostatnio dyskutowaliśmy, żeby nagrać jeszcze właśnie ten, może nie ostatni w sensie film, jeśli chodzi o miesiąc październik, tak? Bo na pewno jeszcze będą jakieś filmy powstawały, razem będziemy nagrywać, ale już nie będzie po prostu tak, że z taką regularnością, jak to było, jeśli chodzi o ten miesiąc. I dyskutowałem właśnie z Kasią, że może trzeba wymyślić jakiś fajny, ciekawy temat, żeby nakręcić właśnie jakiegoś wspólnego vloga, żeby znowu zadać jakieś pytania. I tak wstępnie rozmawialiśmy, ale no, ja miałem dużo pracy, Kasia miała dużo pracy, nie doszło gdzieś tam do skutku nagranie tego wspólnego odcinka, tego wspólnego filmu. W międzyczasie pewne rzeczy się podziały, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, tak, u Kasi, w USA, w Chicago, która zrobiła vlogtobera numer 17, do którego Was odsyłam, żebyście sobie je zobaczyli, żebyście po prostu popatrzyli, co Kasia tam powiedziała w temacie depresji, w temacie po prostu no, takiego zdrowia psychicznego, tak. Ja tutaj naprawię cytatu, zresztą chyba nawet nie muszę tak mówić, że ja coś tam cytuję i tak dalej. Ja powiem tak, skoro robimy razem wspólne filmy, no to czuję się upoważniony do tego, żeby wziąć jakiś fragment filmu, który opublikowała Kasia. Tak samo ona ma moje przyzwolenie, może brać ode mnie jakie chce treści, jeżeli coś potrzebuje zacytować, więc ja chciałem tutaj, zanim już przejdę do tego konkretnie dzisiejszego filmu, żebyście posłuchali, co Kasia powiedziała wtedy w tamtym vlogu. No i to będzie taki dłuższy fragment, który gdzieś wybiorę. Będziecie mieli okazję zapoznać się z tym materiałem, jaki pojawił się wtedy u Kasi, a dalej później będę kontynuował moją wypowiedź i tego vloga dzisiejszego, o którym Kasia nie wie w ogóle nawet, że powstaje, ale się dowie w sobotę. Także serdecznie Was zapraszam. Elo, elo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja pracuję w piżamce, jeszcze za chwilkę będę się ogarniać, ale zaczęłam nakręcać tego vloga wczoraj i nie wiedziałam, czy się z Wami dzielić pewnymi sprawami. Najpierw powiem Wam od razu, że zaczyna się lekko, a będzie się kończyło dzisiaj troszeczkę ciężej. W sensie lekko, no opowiadam Wam o pewnych rzeczach, o rzeczach, które się dzieją w mojej głowie, w moim, dookoła mnie, a później się troszeczkę jeszcze więcej otwieram na różne inne sprawy, także nie wiem, jak to przyjmiecie, w każdym razie zapraszam na kolejny vlog. Ten vlog miał być o czymś zupełnie innym i nie wiem, jak długo tak pociągnę, ale mój poziom stresu jest dzisiaj chyba 100 albo przekracza moją skalę takiego ludzkiej wytrzymałości, że tak powiem. Miałam Wam opowiadać o aferze youtuberów, bo się o to pytaliście niektórzy. Jest dużo ogólnie tematów do ogarnięcia takich z życia, ale no jest tyle tematów, A dzisiaj chciałam porozmawiać o temacie nie za bardzo przyjemnym, no jakim jest moja praca. Wiem, zaraz ktoś mi powie, powinnaś się... O, postawię tutaj. Powinnaś się, dziewczyno, rozejrzeć za czymś innym. Tak, to jest moja wina, że się nie rozglądam. Nie mam tego czasu tak dużo, żeby usiąść i po prostu wszystko ogarnąć. Ale powiem Wam szczerze, że muszę to ogarnąć. Muszę, bo się uduszę. Ostatnio mi w pracy nie dzieje się za dobrze. Mówiłam Wam już, jak zwalniają ludzi, robimy większą robotę, w sensie za przedstawicieli handlowych praktycznie pracujemy. No i zawsze coś mam takie, wiecie, wrażenie. Ja mam wrażenie, że chcą po prostu na czymś nas zagiąć. Nie tylko mnie, bo słyszę, że to się dzieje wszędzie gdzieś tam. Parę osób mi o tym mówiło. No nie jest po prostu łatwo, wymaga się od nas dużo, płaci się tyle samo. Jak dzisiaj pracowałam, to mi aż serce się zatrzymało i mówię, Boże, bije czy nie bije? Bo tak się zdenerwowałam, że mówię, muszę ochłonąć, bo inaczej coś głupiego odpiszę. Ja dzisiaj w pracy miałam takiego stresa, poniedziałki są zawsze ciężkie, a dzisiaj jest poniedziałek, wy ten vlog będziecie mieć we wtorek. No ale niestety, poniedziałki są ciężkie, a ten był bardzo trudny. Dzwoniła do mnie babka parę dni temu o pracę, ale była to praca, że niby z domu, ale trzeba odwiedzać klientów, trzeba podróżować ileś tam razy w roku, więc ja od razu jej powiedziałam, żeby nie tracić nikogo czasu, nie umawiać się na żadną tam rozmowę, że no jaki procent podróży my tutaj mówimy. No ona mówiła, że prawie 30 czy 40% to jest bardzo dużo. Co najmniej 2-3 miesiące w roku trzeba podróżować. No a ja na to nie mogę sobie pozwolić tutaj przy moich dzieciach. Mama mi zaraz odjedzie i no nie będę mogła takiej pracy wykonywać. Poza tym takiej pracy nie chcę. Więc tam, gdzie jestem i się męczę, że tak powiem. Lubiłam tą swoją pracę do pewnego czasu, ale widzę, nie wiem jak jest u Was, nie wiem jak jest teraz w Polsce, ale widzę, że mają coraz większe wymagania, więcej na tych ludzi spada, no a ani premii większych, ani bonusów, ani większej wypłaty. Więc to by było na tyle. Napiszcie mi jakieś słowa otuchy albo coś pod tym kątem, bo oszaleję naprawdę. Naprawdę oszaleję. Naprawdę nie jest łatwo, nie jest ciekawie. Ja się staram pozytywnie myśleć, no ale jeżeli widzisz, że na każdym kroku ktoś Ci coś tam chce wynaleźć i powiem Wam, że ja się bardzo cieszę, jak przychodzi piątek. Ten piątek właśnie, który będzie, za parę dni w tym tygodniu to mam wolny. Wzięłam sobie wolne, bo mam jeszcze parę dni do wykorzystania, no i cieszę się, ale to też z drugiej strony muszę wszystko wcisnąć w 4 dni zamiast 5. Jak przyjdę w poniedziałek, to pewno znowu będę miała kupę roboty. No. Polecam Wam, kochani, zajrzeć do Oli i zobaczyć ten odcinek, szczególnie osobom, które zmagają się z tego typu emocjami. Ja Wam powiem, że dla mnie to jest bardzo ciężki temat. Kto mnie zna, wie, że ja wspomniałam troszeczkę tutaj na kanale i również na kanale, który mi YouTube zamknął, Polish Mom in the USA, że zmagałam się z depresją poporodową. U mnie zaczęło się poporodowo. Może zaczęło się wcześniej, powiem szczerze, ale to w Polsce nikt tego wcześniej nie diagnozował. Nadal jest temat tabu. Ludzie o tym nie chcą mówić, bo większość twierdzi, że no, ludzie z depresją, no to są chorzy psychicznie, no i mental health, nazywa się to mental health. Mental i health, czyli opieka nad Waszym zdrowiem psychicznym, dokładnie tak. I powiem Wam, że przez to właśnie dużo osób nie chce na ten temat rozmawiać. Amerykanie zmagają się z tą chorobą. Ja myślę, że w innych krajach byłoby to też bardziej diagnozowane, jak teraz i w Polsce, i autyzm, i inne różne przypadłości, dysleksje i różne takie, które no wcześniej były po prostu zmiatane, że tak powiem, pod dywan. I ja podziwiam Olę, że się tak otworzyła. Ja na dzień dzisiejszy mam podobne przykłady do niej. Podobne myśli, podobne przykłady, jakieś te doświadczenia, jeżeli chodzi o depresję, mamy podobne. I dlaczego się zdecydowałam dzisiaj o tym mówić? Bo po pierwsze, YouTube podrzucił mi ten filmik, żebym sobie zobaczyła, co Ola tam mówi na tym kanale. Ja obejrzałam wiele jej filmów, ale nie oglądałam regularnie każdego odcinka, tylko te, które bardziej mnie interesowały, czyli o rasizmie, tam za kulisami jej pracy i takie różne inne. No ale można powiedzieć, że jestem takim regularnym gościem na jej kanale, jeżeli chodzi o oglądalność. No i właśnie ostatnio miałam możliwość nakręcenia z nią filmiku. Ona również u mnie będzie gościła niedługo, za parę dni, mam nadzieję. W każdym razie ja do niej natychmiast napisałam, bo ja powiedziałam: Ola, ja wiem, jak Ty się czujesz i jeżeli będziesz kiedykolwiek potrzebowała jakiejś pomocy, rozmowy, to dawaj, pisz. Nie znam dziewczyny, znamy się praktycznie od paru miesięcy. Tak fajnie, płynnie wypowiada się, nie to co ja, chaotycznie, że mam właśnie te różne myśli. To jest też związane właśnie z nie zawsze emocjonalnym stanem, który powinien być o taki, tylko że czasami to jest tak, prawda? Więc Ola bardzo fajnie się tam wypowiada na ten temat. Bardzo ciężki był to do niej temat. Myśmy się jakoś właśnie skumały, że tak powiem, i zorganizowały coś razem przy temacie rasizmu, bo mnie to bardzo interesowało. Myślę, że fajnie podeszła do sprawy, no i w ogóle tak typowo, że tak powiem, po amerykańsku, a nie z mentalnością, że wszystko jest okej, czemu nie możesz być happy, przecież Ty mieszkasz w Nowym Jorku, a Ty mieszkasz w Chicago, macie wszystko. Także depresja boli, depresja nie wybiera i to, co widzicie na zewnątrz, nie zawsze jest prawdą. Nie to, że ja się oszukuję albo Was oszukuję, ale często na przykład jak nie odpalam kamery, no to bo nie mogę, nie chcę nagrywać, bo coś właśnie może być związane z tym, że się troszkę gorzej czuję. Dzisiaj się czuję troszkę gorzej z tego powodu pracy, różnych tam innych problemów. Do tego dochodzą problemy właśnie sprzedaży domu, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, bo to jest taka dosyć skomplikowana, niby prosta, ale niby skomplikowana procedura, także powiem Wam o tym w innym vlogu, ale no tym się chciałam po prostu z Wami podzielić. W przeszłości niektórzy zarzucali mi, że jestem chaotyczna, czy taka. To też nie wynika z tego, że ja chcę taka być. Tak po prostu czasami jest. Taka, za chwilę do Was wrócę. Mam nadzieję, że fragment filmu, który wybrałem, był interesujący, że to, co powiedziała Kasia, gdzieś tam dotarło do Was, tak? I ja chciałem się odnieść teraz do tej kwestii, ale jeszcze zanim ja to skomentuję i powiem coś, to udostępnię Wam jeszcze taki short, który Kasia zrobiła, no kiedy to zrobiła? W czwartek, tak? Że sobie robi przerwę, że jej nie będzie jakiś czas na YouTubie, no i że ona potrzebuje właśnie tego czasu, żeby sobie odpocząć. No także posłuchajcie, jak to było właśnie w tym shorcie. Moi drodzy, tak doszłam do wniosku, że chyba ucieknę stąd na jakiś czas, nie wiem na jak długo. Dziękuję za wszystkie fajne komentarze, wspierające komentarze w większości. No i w ogóle dzielicie się swoimi doświadczeniami, także wielkie brawa dla Was również. Więc ja chyba sobie odpocznę, nie wiem jeszcze jak długo, bo ja lubię nagrywać, ale może sobie odpocznę troszeczkę od tego i wrócę do Was za jakiś czas. Dlaczego? Jeżeli ktoś nie wie, to jest to wszystko we vlogtoberze numer 17. Dzięki bardzo, bye! Teraz chciałem to tutaj gdzieś skomentować i powiedzieć, że taki stres psychiczny Depresja to jest temat powszechny, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, które żyje tu i teraz, ponieważ ludzie żyją takim pędem życia. To życie jest bardzo przyspieszone. Ono nie wygląda tak, jak wyglądało jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że wszyscy za czymś gonią. Wszyscy gonią właśnie za tym, żeby mieć jakiś tak zwany standard w życiu, żeby mieć po prostu coś zagwarantowane, żeby coś osiągnąć. Ludzie mają różne cele. Jeden chce mieć dom, jeden chce mieć samochód, jeden chce mieć mieszkanie. Przyświecają nam różne właśnie cele i każdy próbuje do niego zdążyć i niektórzy robią to za wszelką cenę. Idę stąd, zawracam, bo tam pies tak szczeka, że to jest po prostu jakaś masakra i wracam na to psie pole, bo tam jest chyba najjaśniej, żebym mógł nagrywać jeszcze tego vloga, zanim się zrobi ciemno, a już praktycznie jest zachód słońca totalny. Także ja muszę powiedzieć też na swoim przykładzie, bo Kasia poruszyła problem pracy, tak, z jakim się boryka, że mają dużo zadań, że te zadania przerastają po prostu siły przerobowe tak zwane, tak, że nie dostają adekwatnie do tego, co robią, podwyżek, czy też jakichś bonusów, czy jakiegoś systemu premiowania i to wszystko jest przykre. I ja robiłem też filmy właśnie, jak wyglądała moja praca w Polsce i wtedy widzieliście te odcinki. Kto nie widział, to zapraszam, tak? I wypowiadałem się, jak to było w moim wypadku. I ja miałem dziś podobne odczucia w tej mojej ostatniej pracy, w której spędziłem 6 lat. Kasia też pracuje długo, dłużej niż 6 lat w tym miejscu, gdzie jest teraz. Nie wiem, czy mówiła na YouTubie, więc nie wiem, chyba mówiła, tak? Ale dobra, ja nie będę mówił, bo ja nie jestem teraz tego pewien. Pracuję po prostu. I kurde, następny pies mi oszczekuje. Poczekajcie chwilę. Dlatego już nie będę teraz powtarzał, gdzie tam Kasia pracuje, bo nie pamiętam, czy mówiła to dokładnie w swoich vlogach, czy nie. To jest po prostu jej sprawa prywatna. I też nie wszystko się mówi, tak? Ups, muszę tutaj uważać, zrobić kroczek w przód. I ja tak się czułem, jak byłem wtedy w tej mojej pracy, w tej drukarni. Ja czułem takie wypalenie, to było wypalenie tak zwane zawodowe. I powiem w ten sposób, że no, to jest tylko praca, tak? I trzeba dążyć do tego, żeby zmienić, żeby po prostu zmienić. Ja wiem, że pewne rzeczy się mówi łatwo, że jak człowiek przywyknie do jakiegoś miejsca, jest tam po prostu już długo, to nie przychodzi to tak łatwo, tak? I trzeba jakiejś mobilizacji, trzeba jakiegoś takiego dużego samozaparcia, żeby dokonać takiej zmiany. Ale ja wiem, że polska mama w USA, bo kto jak nie ona, ma po prostu w sobie tą siłę, ma w sobie tą moc, że może tego dokonać, może zmienić tą pracę, jaką ma i wiem, że prędzej czy później to się uda zrobić. Oczywiście praca sama nie przyjdzie, nie zapuka. Puk, puk, polska mama, jestem, praca nowa, piękna, zajebista i dobrze płatna. Oczywiście tak nie będzie i szczęściu trzeba trochę pomóc, ale znając Kasię, nie tylko z YouTube'a, ale też prywatnie, tak jak ze sobą rozmawiamy, to po prostu jestem przekonany, że jak tylko weźmie się w garść, Kasiu, jak się weźmiesz w garść i będziesz po prostu szukać takiego zajęcia, które ci przypasuje, to na pewno tego dokonasz i na pewno jestem przekonany, że ci się uda znaleźć coś o wiele lepszego. Jestem już albo dopiero, troszkę mi to zajęło, żeby do Was wrócić z powrotem. Jak widzicie, zrobiłam się dzisiaj ładnie, chociaż wcale się tak nie czuję. No i ten temat Oli, powiem Wam, że zachęciło mnie to, że może się przemogę i dokładnie powiem co i jak. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, ale nie wiem, czy mogę to zrobić sama na ten dzisiejszy, więc prawdopodobnie odniosę się do Oli i zrobię z nią jakiś odcinek, bo ten temat jest mi bardzo bliski. Myślę, że jest bliski też wielu osobom, jeżeli chodzi o jakąś właśnie nadpobudliwość, depresję. To, co mówiłam na początku filmu, zabicie 6-letniego syna przez 44-latka, no nikt normalny, nikt, może nie mówmy normalny, nikt w zdrowym stanie umysłu czegoś takiego nie zrobi. ponieważ jest jeszcze na ten temat taka bardzo duża stygma, to ludzie się nie leczą, nie chodzą do psychologa, do psychiatry, nie biorą jakichś tam tabletek, które powodują, że ta serotonina w waszym mózgu, ten poziom serotoniny spada. Jeżeli jesteście w stanie depresyjnym, to to wychodzi nawet na skanie tego MRI, chyba o to chodzi. Nie wiem, jak to jest po polsku, w każdym razie jest skan głowy, on pokazuje, ile co macie tej serotoniny, ale to jest na inny temat, bo to objawy, jak to się objawiało u mnie, co zrobiłam, jak się z tego wydostałam, to już jest inna sprawa i to jest temat bardzo emocjonalny, także nie wiem, czy się zdobędę, żeby coś na ten temat powiedzieć dokładnie, no ale dzisiaj się czuję tak dziwnie, tak jakby w przedsionku, więc chciałam wrzucić coś, co mi pomoże przegadać tą sprawę. Mamusia w międzyczasie przyniosła mi malagę. Kupiłam wawla. Wawla. Cukierki Wawel, które kupiłam w Czoka Pu, to wyszła dzisiaj właśnie. To jest temat rzeka. Ja chciałabym się dzielić moimi doświadczeniami też. Przepraszam, muszę zjeść, żeby nikogo nie denerwowało. To jest temat ważny, ja bym chciała się z wami z tym podzielić, jeżeli będzie takie zainteresowanie oczywiście. Do tej pory dzieliłam się tak ogródkowo, bo na moim kanale właśnie Polish Mom in the USA to więcej na ten temat mówiłam. No i zresztą możecie zobaczyć po moim humorze, dzisiaj się naprawdę przemogłam, żeby się pomalować, żeby nie zadzwonić do pracy i powiedzieć, biorę dzień wolny, bo mentalnie jestem troszeczkę emocjonalnie wyczerpana. Ludzie, którzy kiedykolwiek doświadczyli depresji, bądź obecnie doświadczają depresji, rozumieją, o co chodzi, wiedzą, że czasami to nie jest tylko, że hej, mieszkasz w fajnym miejscu, masz dobrego męża, dzieci. To nie jest to. Twój poziom serotoniny tak spada, że nie jesteś w stanie sobie sama poradzić bez jakichkolwiek, bez pomocy medycznej. I właśnie ten przykład, który wam dałam, tego dziecka zabitego, ojca, który go zabił, inne przykłady, które się dzieją nie tylko w Ameryce, ale również w Polsce, to są przykłady albo nierzeczonej choroby, albo choroby, której ktoś nie dobrał dobrze tabletek do tego, albo źle zdiagnozował, na przykład dwubiegunowa choroba, a depresja, a tak zwana nadpobudliwość. Wszystko się leczy troszeczkę inaczej. Są jakieś tam wspólne mianowniki. No dzisiaj ten vlog taki chaotyczny i troszkę smutny. Przepraszam was bardzo za to. Starałam się troszeczkę wrzucić pozytywnych wątków i Jessiki z wczoraj, która nas odwiedziła. No ale dzisiaj po prostu mówię wam, jak się czuję. Nie czuję się najgorzej, nie ryczę do kamery. Nie to, żeby komuś udowadniać. Takie przypadki są, wiecie, potwierdzane przez lekarzy. To nie można sobie powiedzieć, o, mam depresję i tyle, tylko to jest naprawdę wiele czynników, które się na to składa i zachowań. I powiem wam, że YouTube czasami nie pomaga, bo wiecie, że miałam parę kolężarek YouTube'owych i na razie nie chcę do tego wracać, które widocznie tego nie rozumiały. Było to brane przeciwko mnie, że jestem jakaś niestabilna emocjonalnie, tak jakbym ja tak chciała być. No i wydaje mi się, że im więcej osób o tym mówi, a szczególnie właśnie celebrytów, aktorów, innych osobistości, tym więcej, tym bardziej człowiek na to spojrzy pod innym kątem. Bo jeżeli tego się nie leczy, to jest tragiczne w skutkach. Są różne rodzaje depresji, różne poziomy. I to jest tragiczne w skutkach, jeżeli ktoś sobie nie da pomóc tylko dlatego, że o, bo ten się dowie, że masz to, o, bo ten się dowie, że to. Mnie się zarzucało dużo rzeczy i ja z tym się bardziej odniosłam do Instagrama. Bardzo mnie bolało, jak się niektóre youtuberki ode mnie odwróciły. Czy to przeze mnie, patrząc z boku, czy nagrałabym jakieś anonimowe wideo po prostu mówiące anonimowo, że jest mi źle na duszy? Nadal myślę, że bym to zrobiła. Nie oczerniałam nikogoś pod wpływem emocji, nie rzucałam imion, nazwisk ani niczego. A widocznie ktoś chciał się po prostu odłączyć ode mnie, bo jestem jakaś tam raz wybuchowa, raz taka do tańca i do różańca, bo taka jestem. Często osoby, które mają depresję, robią dobrą minę do złej gry. I czy ja wtedy myślałam, że to komuś przeszkadza? Nie, myślałam, że ktoś mnie akceptuje taką, jaką jestem, a okazało się inaczej. Nie patrzyło się na to, że jakoś się wspólnie wspieramy, robimy filmy i inne rzeczy. Nie patrzyło się na to, że jako osoba jestem dobrą osobą, chcę drugim robić jakieś niespodzianki, traktuję kogoś tam jak siostrę czy brata. Nie, patrzyło się na to, że no Kaśka się znowu z kimś kłóci, o, mówi o nas anonimowo, no nie. A jeszcze Wam powiem, że ja mówiłam o tym wcześniej, że ja z pewnymi osobami tutaj, szczególnie które uważałam przyjaciółkami na YouTubie, chciałam przegadać sprawę. No ale się nie dało, bo jeżeli wyciągasz do kogoś rękę, a ktoś mówi, nie, jest wszystko okej, ja po prostu tylko, wiecie, mam po prostu za dużo na głowie, a później idzie i Cię obgaduje z drugiej strony, to no to nie jest fajne. To fakt, że ja nakręciłam filmik anonimowy, po prostu mówiący, że nie jest tak, jak kiedyś było, bez imion, bez nazwisk. Połowa z Was nawet się niczego nie domyślała. Większa połowa. Ludzie po prostu z czasem wyciągnęli jakieś wnioski. No to dla mnie znaczy, po czasie patrząc na to logicznie i zdroworozsądkowo, że no ta osoba już dawno chciała się od Was odciąć, bo gdyby ktoś o mnie na anonimowy filmik nakręcił, co zawsze mówiłam, to proszę, odegraj się. Ja nie jestem jedną z tych milionowych youtuberek, która będzie mówiła, o Boże, ten a ten i wymieniała kanały z nazwiska, bo już wtedy to im nawet tak wypada. Jedni na drugim, tak jak jest teraz afera youtuberów, wymieniają swoje kanały, nazwiska i wszystko inne. A tu ja, wydaje mi się, że po prostu powiedziałam, co mi na duszy leży. Gdybym ja usłyszała taki filmik o sobie, nie wiem, może to jest właśnie ta inna gra tych serotonin i neuronów i czegokolwiek szarych komórek, ja bym na to spojrzała, że mnie by było przykro, ale w sensie, że ta osoba daje mi znaki, że nie dość, że chciała ze mną porozmawiać, to również wyciągnęła rękę, nagrała jakiś tam filmik i wtedy bym na pewno się do tej osoby odezwała. Dużo osób tak nie robi, właśnie wydaje mi się, że to może nie jest normalne. Niektóre osoby właśnie się za to obrażają. No i te osoby się obraziły, pomimo że nie było jakiegoś tam wielkiego, konkretnego powodu. Summa summarum, zawsze gdzieś są te dwie strony medalu. Ja to rozumiem, ale jak się przegada sprawę, to często się wyjaśni. Rozumiem, że ktoś może właśnie jak kończy znajomość, nie chce przegadywać tej sprawy i dlatego z powodu jakichś tam anonimowych filmików może się na Was obrazić i po prostu odejść. Dla mnie to ta osoba szukała już dawno jakiejś zaczepki w takim razie. Dlaczego do tego wracam? Bo nie chciałam do tego wracać. Bardzo trzymałam język na wodzy i nadal trzymam, nie mówię o co chodzi. Ale to jest właśnie przy temacie depresji, jeżeli później takie osoby idą, namawiają innych ludzi, żeby się z Wami nie kumplowali i w życiu byście nie pomyśleli, że są do tego zdolne. Odwracają się od Was niektórzy widzowie, do tego używają na swoich jakichś mediach społecznościowych albo też prosto do mnie jakichś tam wyrazów i jakichś niepochlebnych komentarzy. I to są ludzie, którzy są wykształceni po studiach i mówią, że ty powinnaś depresję nie używać jako swój jakiś tamten. Ja nie używam, ja chciałam przegadać sprawę 1 na 1, no ale skoro nie ma jakiegoś tam przegadywania, no to się odniosłam anonimowo do YouTube'a, że coś mi na sercu leży. Tak jak teraz mi leży, tak jak dzisiaj się czuję emocjonalnie bardzo różnie, pomimo że świeci słoneczko, tak i wtedy się czułam i po prostu wygadałam się do tej kamery, podzieliłam się z Wami, że nie zawsze jest fajnie, kolorowo. No a później takie osoby, które w zasadzie powinny Cię rozumieć, są osobami inteligentnymi. One nie tylko idą i namawiają innych, żeby się od Ciebie odwrócili, no to jeszcze ślą Ci teksty typu, że jesteś psychicznie chora. Tak. Tak więc wiecie, ja nigdy bym nikomu czegoś takiego nie powiedziała, zaadresowałam to wcześniej na Instagramie. No i życzę tylko takim osobom, żeby nigdy nie przechodziły przez chorobę dwubiegunową, czy depresję, czy nadpobudliwość. Jeszcze Kasia mówiła tam o youtuberach, którzy gdzieś tam się odwrócili i tak dalej. Ja nie będę mówił, o kogo chodzi, chociaż dobrze wiem, bo zostałem w to też wplątany. Nie chcę tutaj poruszać pewnych faktów, bo no, jest jak jest, ale byłem nagabywany do tego przez 2 youtuberki, to mogę powiedzieć, które mnie chciały przekonać do tego, że Kasia nie ma racji, że Kasia to jest ta zła i żebym się odwrócił tak, jak one się odwróciły od niej. Ale ja mam swoje zdanie, ja mam swój rozum i po prostu posłuchałem swojego rozumu. Nie kierowałem się w tym wypadku sercem, tylko kierowałem się rozumem i pozostałem uparcie przy swoim zdaniu. Przy takim właśnie, że uważałem, że nie mają racji te osoby, ja nie będę mówił kto, ktoś będzie chciał, to się, niech się domyśla i snuje tak zwane domysły, ponieważ Kasia zrobiła taki film, tak jak powiedziała, anonimowy, który gdzieś tam uderzył w pewne osoby, konkretnie w 2 osoby, 2 youtuberki. I co w związku z tym? Dostawałem wiadomości prywatnie, właśnie tak, że byłem nagabywany, żeby się odwrócić przeciwko Kasi. Oczywiście tak się nie stało, z czego ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że jest to jak jest, że wyszło to jak wyszło. Pewne rzeczy, ok, nie będziemy tutaj roztrząsać na YouTubie. Kasia wspomniała w ostatnim swoim vlogu, że tak było, więc czuję się upoważniony też, że mogę przynajmniej powiedzieć, jaki był zarys całej sytuacji. Zarys, bo szczegóły, pomijmy tutaj teraz szczegóły. One nie są w tym wypadku istotne już tam, żeby opowiadać, co jak było, co kto powiedział, jak powiedział i tak dalej, i tak dalej. To zostawiamy po prostu między sobą, zwłaszcza, że tamte youtuberki nie robiły jakichś filmów też w tym temacie, więc jak to się mówi, nie dotykać gówna, żeby nie śmierdziało. To jest taki gdzieś tam moje przysłanie i takie moje powiedzenie, które czasami lubię zacytować. No i to jest tyle w tym dzisiejszym vlogu, w tym dzisiejszym filmie. Robi się już totalnie ciemno. Totalnie ciemno. Jakieś nietoperze tu zaczynają nawet latać mi nad głową. Ja już idę do domu, żeby po prostu zająć się tym, czym mam się zająć w tym momencie. Mam nadzieję, że ten vlog taki spontaniczny, nagrany po prostu w afekcie przeze mnie, że Kasia, że Ci się spodoba, że nie wiem, że po prostu ja bym chciał, żeby ludzie wsparli też polską mamę w USA dobrym słowem, dobrym komentarzem, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży i tak dalej, że po prostu trzeba trochę szczęściu dopomóc, tak jak powiedziałem wcześniej, i pewne rzeczy zmienią się na pewno na pozytywnie. Ja z mojej strony, to jak już nawet tam pisałem do Kasi, to oczywiście rozumiem, że każdy potrzebuje przerwy, żeby nie tak non stop może nagrywać też na tym YouTubie. Ja może też sobie zrobię jakąś przerwę, zobaczymy. Ale ja mam nadzieję, że polska mama w USA wróci szybciej niż nam się to zdaje i że będzie nagrywała dalej filmy, bo robi to naprawdę fajnie i nie mówię to w tym wypadku, żeby się przypodobać ani Kasi, ani komukolwiek innemu. Mówię to z serca, mówię to po prostu tak jak uważam, bo mówię zawsze jak myślę i zawsze jak jest. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, drodzy widzowie, Wspomóżcie Kasię dobrym słowem, komentarzem, subskrypcją kanału, jeżeli ktoś z Was tego jeszcze nie robi. A ja co? Idę sobie stąd już. No i tyle właściwie, co Wam chciałem przekazać w tym dzisiejszym filmie. Możecie subskrybować też ten kanał, zostawiać pierdółki, łapki w górę, udostępniać ten czy inne filmy, jeśli macie taką ochotę. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Ja kończę to. Jest wtorek. 13. Może się wciągnie w odchłanie YouTube'a ten filmik, może nie. W każdym razie, jeżeli tak, to jeszcze go dzisiaj będziecie mieli. Nie wiem, nadal biję się z myślami, czy nawet to wszystko wrzucę. Czy nie utnę połowy z tego. Nie wiem. Na razie, hejka, bye.